Bolesławieckie Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5 mieści się przy ulicy Zygmunta Augusta. Ewenementem w tej placówce jest to, że prowadzi ona również żłobek, co może być ważne dla tych rodziców, którzy chcieliby zapewnić ciągłość uczęszczania ich dzieci do tej samej placówki i na poziomie żłobkowym i przedszkolnym. Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5 imieniem Jana Brzechwy w Bolesławcu tym wyróżnia się spośród innych przedszkoli miejskich bolesławieckich, że posiada dwa oddziały żłobkowe. W oddziałach żłobkowych znajdują się dzieci, objęte są opieką żłobkową dzieci od 5 miesiąca życia do ukończenia 3 lat. Zatem rekrutacja ogranicza się w naszym przedszkolu tylko do oddziałów żłobkowych. Ta placówka usytuowana jest w centrum miasta, ale przy tym w pewnym oddaleniu od głównych dróg. Teren przez nią zajmowany daje dzieciom możliwość zabaw na świeżym powietrzu. Kadra nauczycielska jest tu wyspecjalizowana w swoich profesjach, a w tym w możliwości kształcenia specjalnego dzieci z takim orzeczeniem. Mocną stroną naszej placówki są odpowiednio przystosowane dla potrzeb dzieci sale zabawowe. Sale zabawowe są przestrzenne, zapewniają dzieci możliwość ruchu, są kąciki tematyczne, jest miejsce do nauki. Nasza placówka jest placówką bardzo bezpieczną, ponieważ co roku odbywają się tutaj przeglądy ze strony Straży Pożarnej, ze strony nadzoru budowlanego, co również jest bardzo ważną sprawą, jeśli chodzi o bezpieczeństwo przebywających dzieci. W przedszkolu realizuje się oczywiście całą podstawę programową. Dzieci objęte są nauką języka angielskiego oraz pływania. Szczególnie korzystne jest dla rodziców zapisanie swojego dziecka do oddziału żłobkowego w tym przedszkolu, ponieważ takie dziecko może potem być przedszkolakiem bez potrzeby zmieniania placówki. Rekrutacja przeznaczona jest dla rodziców, którzy chcą zapisać dzieci do grup żłobkowych. Dzieci, które przebywają przez 2 lata, czy nawet i 2,5 roku w grupach żłobkowych, płynnie, bez rekrutacji, przechodzą do przedszkola. Okres adaptacji, jeśli rodzice zapiszą dzieci do oddziałów żłobkowych, to okres adaptacji takiego dziecka odpowiednio jest wydłużony i dziecko ma przeznaczono więcej czasu na możliwość adaptacji w środowisku przedszkolnym. Rekrutacja do miejskich przedszkoli publicznych rozpoczęła się we wtorek 8 lutego i potrwa do 25 lutego. Tak samo jak w ostatnich latach, prowadzona jest ona elektronicznie przez portal www.bolesławiec.przedszkola.faunabor.pl. Można do niego dotrzeć również przez witryny internetowe poszczególnych przedszkoli.